czołem, ludziska, z tej strony Staszek, gram dalej w The Room 2. Mamy kolejny stół z kolejnymi dziwnymi urządzeniami do obczajenia, więc zaczniemy oczywiście od notatki od AS-a, bo może będzie jakiś hint tutaj ukryty. A więc tutaj AS mówi nam, że wydaje mu się, że każdy pokój jest częścią jakiegoś większego aparatusa, tak? Czyli jakiejś większej części, większego obrazu może nawet. Czy muszę dostroić każdy pokój, żeby znaleźć glif, czyli glif, a potem dostroić glif, żeby znaleźć drzwi. Czyli wydaje mi się, że z każdego tego pokoju, który będziemy mieli tutaj, z którym będziemy mieli do czynienia, będziemy musieli znaleźć kolejne wyjście, tak? Wyjście do kolejnego innego pokoju, czyli teraz też po prostu w pokoju, który symuluje kajutę. Czyli wszystko musi być ze sobą jakby ułożone, tak? Nie wiem, czy równolegle, czy prostopadle. W każdym razie dostrojone do siebie, ale w jakim celu? Czy jestem odkrywcą, czy jestem więźniem? Zastanawia się AS. Mister AS. Adam... Superanski. Teraz wymyśliłem coś naprawdę dość żałosnego, ale zostawmy to. Dobrze, czyli musimy ten stół tu ogarnąć, tylko kamera mi uciekła. No właśnie, tu już widzę jakąś notkę. Przynajmniej mi się wydaje, że to jest jakaś notka. O kurczę, no znowu kurczę, dużo tekstu. No dobrze, tutaj mamy historię, która opisuje, że ta cała Santa Helena, czyli ten statek, rozbił się na kamieniach o 18, tylko że nie było żadnych kamieni. Więc weszli do środka, zobaczyli jakiegoś człowieka, tak, który wygląda jakby był jakimś naukowcem, czy jakimś po prostu uczonym, tak, on chyba nie był żywy, bo jest pełen krwi, jego ciuchy były pełne krwi, ale miał coś w pięści, jakaś figurka, some sort of sculpture, tak? I to być może, tutaj mamy napisane, że być może rzeczywiście ta nasza nagroda wcale nie poszła na dno razem z Heleną, która ogólnie to nabierała wodę w dość szybkim tempie, więc tę figurkę, czy tę rzeźbę małą zabrał ze sobą ten ktoś, kto pisze ten list, żeby ją po prostu zatrzymać, tak? Tu Mike Quarters, czyli schował do swojej kajuty. No dobra, jakaś rzeźba. Nie wiem, o jaką rzeźbę chodzi. Tu mamy rozlany atrament, strzelam. O, a nie, przepraszam bardzo, to jest odważnik. Okej, to był odważnik. Bardzo odważny odważnik. Pytanie, czy odważnik może nie być odważny. No w każdym razie to wygląda jak jakaś waga też. Tutaj, zobaczcie. Można to otworzyć? Wygląda jakbym mógł to otworzyć, chociaż z drugiej strony... Czekajcie, bo to jest jakieś coś napisane jeszcze. A set of scales, o kurde, no i co? A set of scales i nie mam już więcej informacji, o co chodzi. Dobra, ale zobaczmy, czy tu możemy coś sprawdzić. Okej, tu jest coś napisane. Nautical measures, bla bla bla, Falmouth. Okej. No i przecież to można by gdzieś tu położyć może. Może w odpowiednim miejscu. O, okej. No dobrze. O, otworzyło się pudełko. Okej, dzień dobry. O, to jakiś dziwny mechanizm jest. O co tu chodzi? Zobaczmy. Okej, a small disk. Tu znalazłem jakiś dysk, okej. Czy ten dysk będzie pasował tutaj? Nie wiadomo, zobaczmy. Tak, pasuje tutaj. Okej. Otworzyło się, dobra. Kolejny odważnik. Spoko. I kolejny dysk. Okej, to wydaje mi się, że to może być... Może być coś na zasadzie, że wiecie, że jeden dysk wkładamy i otwiera się kolejny. Czyli teraz muszę pewnie położyć znowu ten odważnik. Pewnie tu. Cholera wie, muszę pewnie zoomować. Bo widzicie, każdy odważnik ma swój kształt. Wydaje mi się, że ten odważnik jest kwadratowy, nie? Zdecydowanie. Ten jest ma kwadratową podstawę, może, żeby być tak dokładnym. Tak, proszę bardzo. Czyli pewnie musimy położyć wszystkie odważniki. I za każdym razem będziemy, proszę bardzo, mieli tutaj kolejny klucz, kolejny dysk, który będzie trzeba jakoś tą dostroić pewnie. Okej. No dobra. Proszę bardzo. Kolejny odważnik. Ale tutaj już widzę, że nie ma... Tutaj natomiast nie widzę kolejnego jakby dysku, no ale na razie zobaczmy, spróbujmy ustawić, to jest... Okej, tu jest sześciokąt jako podstawa. Dobra, panie sześciokąt, no to tutaj, tylko oczywiście trzeba zoomować. Pyk! Nie? Nie sześciokąt? No jak?
Nie? A wygląda na sześciokąt, zobaczcie, nie? Może trzeba go postawić w takim razie gdzieś indziej, tylko pytanie gdzie? No, jak nic, pasuje mi to do sześciokąta, nie? Tutaj. A czemu nie chce się postawić? Ha! Interesujące, może... Może trzeba go postawić gdzieś indziej, tylko pytanie gdzie? A właśnie, zobaczcie, tutaj jeszcze jest jakiś mechanizm. Chyba nie do końca rozumiem, o co z nim chodzi, ale powiedzmy sobie szczerze, że może chodzi na przykład o to, żeby strzałki ustawić w tę stronę. A... Nie? A może w drugą stronę? Ewidentnie tutaj jest przyciąganie na... Przyciąganie co 45 stopni. Ale to jest zgadywanka. Ja powinienem, chyba powinienem wiedzieć, co zrobić z tymi elementami. Może jakiś hint będzie tutaj, nie? Cały czas jest Nautical Measures. Chyba, że da się coś tu zrobić. Może tutaj jakąś plakietkę da się otworzyć, na przykład. Może to jest coś bardziej zawiłego z tym... O! Wow! O kurcze, ale ściema, widzieliście to? Ha! Czyli można było otworzyć i okazało się, że to tak naprawdę jest... Kurcze, odważnik trójkątny, ale, no normalnie... Dobra, podobał mi się ten mały plot twist. Spoko. Z sześciokąta zrobił się rzeczywiście trójkąt, bo on był rzeczywiście za mały był na tamten sześciokąt. Musimy chyba rzeczywiście znaleźć wszystkie odważniki. No dobra, teraz pytanie brzmi, gdzie jest kolejny dysk? To jest bardzo dobre pytanie. Nie znam odpowiedzi na nie. Chyba, że tutaj da się coś poruszyć, ale wydaje mi się, że to się otworzy. Jak tutaj ten dysk, prawda, ogarnę, tak? Tylko pytanie, gdzie jest ten dysk? No bo tutaj, zobaczcie, są jeszcze jakieś elementy, które można obracać, nie? Teraz pytanie brzmi, jak mam je poobracać? Z pomocą nie przychodzi mi nawet tutaj oko, ale być może tutaj coś zobaczymy w tym oku. Miałem wrażenie, że coś tutaj się pojawi, ale nic tu nie widać. Czy patrzę przez oko, czy nie patrzę przez oko? Nie mam pojęcia... Jak to wszystko poustawiać? No to chyba oko mi nic tu nie mówi. Tak przynajmniej mi się wydaje. Może trzeba je tak poustawiać, na przykład, żeby sformować kwadrat, czyli każde w innym kierunku na przykład. Ale to niewiele daje. Spróbujmy użyć hinta. Niech będzie. Clue 1 of 4. There is a drawer on the edge of this box left lid. There must be a way to... Co? There must be a way to open it. There is a drawer on the edge of the... Aha! Czyli jest... Wow, widzicie? Nie zauważyłem tego, czyli trzeba dokładnie oglądać. Aha. O kurcze, zobaczcie, no nie mogę, widzicie to? No proszę bardzo, i tu jest hint jak ustawić, czyli, no właśnie, czyli znowu gra nas uczy, bardzo mądrze, zawsze oglądaj dokładnie wszystko. Całe pudełko, z każdej strony, z każdego miejsca. Więc mocno spoko, widzicie, tutaj są te, teraz, te znaczki. Więc trzeba je jakoś... Tylko teraz tak, no wydaje mi się, że... Tylko pytanie, z której strony się na to patrzy, nie? Bo tu mamy strzałkę w prawo, w dół, w lewo i w górę, nie? Więc wydaje mi się, że... To chyba nie ma większego znaczenia, ale... No właśnie, mam wrażenie, że dokładnie tak ułożyłem, zobaczcie. Każda strzałka pokazuje kolejną. Żeby było ciekawiej. Ale być może trzeba to na przykład obrócić w drugą stronę. Może na przykład tak. Nie? A może musi to być idealnie dopasowane do... Tego tutaj, czyli to musi być w... Ta odpowiada tej i ta musi być w dół. Ta odpowiada tej i musi być w prawo. No ale no właśnie, no właśnie teraz tak jest. Dziwne to. Nie wiem, być może na przykład te tutaj trójkąciki powinny iść równo na przykład pod kątem tutaj, o. Może tak, w sensie, że robią takie koło, nie? Ale wydaje mi się, że to nie działa. O! Jasne, ja dopiero teraz... O kurde, dobra, ja teraz dopiero zrozumiałem chyba o co chodzi z tymi układami, dopiero teraz jak przekręciłem. Tam przekręcam te kawałki i one również się przekręcają, więc muszę je tak przekręcić, żeby były idealnie równo z tym. Czyli, jeżeli przekręcę ten... Zobaczmy, czy to rzeczywiście jest tak jak myślę, czyli ten powinien odpowiadać temu. Powinienem go przekręcić na przykład... ten sposób może. Okej, zobaczmy, czy to coś zmieniło. To przekręciło ten, żeby było ciekawiej.
Okej, okay, czyli perspektywa jest taka, moi drodzy. Ten odpowiada temu. Więc ten muszę przekręcić w lewo o 45 stopni. W takim wypadku musi być tak. Czyli jak rozumiem, wszystkie muszą pewnie stworzyć coś takiego, żeby stworzyć łącznie kwadrat. Nie? Zobaczcie, teraz to tworzy łącznie tutaj bardzo ładny kwadrat. I być może to jest to. I wydaje mi się, że tak, to jest to. Okej, dobra, mam dysk. No, to było takie dość nieoczywiste. Znaczy, największy problem dla mnie w tej zagadce było to, że one obracają się równo, tak jak z tym. Myślałem, że to, tak naprawdę, co tu jest pokazane, to jest tylko jakaś mapa, jak ma być ułożona. Okazało się, że jednak muszę to poruszać własnoręcznie i to odpowiada poruszaniu, i te klocki odpowiadają poruszaniu tamtym klockom, więc spoko. Co teraz? Teraz wydaje mi się, że to jest ciekawe. Zdecydowanie. Może trzeba by tu wymyślić może coś takiego, bo trzeba je wszystkie pewnie zmieścić, więc pewnie to coś w tym stylu. O właśnie! Sprytne to było. Okej, czyli widzicie, to nie jest tak, że każdy tak naprawdę tutaj, każda zagadka jest tak samo banalna jak poprzednia. Zawsze jest jakiś twist jeszcze do tego. Tutaj, jak znaczy, też trzeba coś pootwierać. Okej, dobra. Oj, bardzo sprytny sposób na stworzenie, moi drodzy, gwiazdy z kwadratu. Mocno spoko. Okej, to mi się podobało. Też bardzo fajnie wymyślone. Dobra, gwiazda idzie tam. Coś się tu świeci, ale to raczej jest jakieś odbicie. Dobra. Okej, kolejny slocik. I kolejny problem. Ponieważ nie mamy dysku. Nie mamy dysku. Pytanie, gdzie ten dysk jest. Czy ja mogę się do tego dostać? Nie. To na pewno się otworzy później. Więc teraz pytanie brzmi, czy ja znowu coś pominąłem? Czy gdzieś jeszcze zgubiłem ten dysk? Czy gdzieś dysk jest jeszcze jeden? Tylko ja go nie widzę gdzie? Być może trzeba to być może trzeba tutaj było przekręcić. Jasne, dlatego były te strzałki dziwne. Okej, okay, small disk mamy, tutaj był schowany. No właśnie, trzeba dokładnie oglądać każde miejsce, żeby poszukiwać takich wskazówek tutaj. Więc spoko. To jest aż takie banalne? No nie, nie jest aż tak banalne, bo widać, że tutaj to musi być odwrócone w drugą stronę. Więc może trzeba będzie z tego wykombinować coś na zasadzie właśnie takiej. O, to może być sprytne. W sensie takim, że... O właśnie, przesunąć. O, bardzo fajne. O, to mi się podobało, widzicie. To są fajne zagadki, naprawdę. Pomysłowe. Trzeba kombinować. Kombinować, za każdym razem kombinować, jak dokonać zmian. Jak dokonać przesunięć, żeby wszystko zagrało. Teraz, co my tu mamy? Bardzo dziwny kształt, zobaczcie. Niesamowicie dziwny kształt. Tutaj jest okej. Okay. Wow! O kurcze. No dobra, czyli nie dość, że odblokowaliśmy tutaj, proszę bardzo, kolejną figurę w dość ciekawy sposób, to jeszcze tutaj, proszę bardzo, byliśmy drugi odważnik, bo akurat dwóch nam brakuje. No dobra. Czas zakończyć zabawę tą dziwną wagą. Proszę bardzo, ostatni tutaj jeszcze pypeć. Proszę bardzo. I co teraz? Pudełko się zamknęło. Wow. Co tu się odpierdziela? Okej, zobaczcie. Jakaś taka kotwiczka fajna. I do tego jeszcze a metal clock spring, czyli kurczę, szukam polskiej nazwy. Dzień dobry, mózgu. Czy mógłbyś się zacząć uaktualniać? Sprężyna zegarowa. O, dziękuję bardzo, mózgu. Dobra, czyli co? Tu mamy jakieś coś. Tu ewidentnie można coś zrobić. Patrzę, czy tutaj jeszcze coś jest. Z tej strony tutaj musimy znaleźć jakiś medalion. Pytanie, czy tutaj coś... A właśnie! Tu trzeba było coś pewnie przesunąć. Okej, pewnie tu trzeba będzie coś przesunąć. Okej, śrubokręcik. O, proszę bardzo, jaki ładny. A small flat-headed screwdriver. Pięknie, z płaską końcówką. Czyli nie gwiazdkowy. Tu mamy jeszcze coś. To można otworzyć.
ale to jakoś nie chce zadziałać. Mimo, że tutaj widzę jakąś gwiazdę znowu. Może trzeba tu... Uuuuj, zobaczcie! Dobrze, że odpaliłem, proszę bardzo, szkiełko. O co tu... O co tu, kurde, chodzi? To dlatego nie mogę tego przesunąć, ale... Dobra, może zobaczmy może te obiekty na początku, co? Okej, tu jest jakiś znaczek. Jakieś... Słońce? W każdym razie jest jakaś mała kotwiczka. To jest, proszę bardzo, ta sprężyna do zegarka. Okej, a to jest śrubokręcik. Okej, czyli te przedmioty same w sobie chyba nie mają żadnych mechanizmów. Chyba, że nie zauważyłem, ale wydaje mi się, że nie. Czy można śrubokręcikiem coś tutaj? Chyba nie. To nie jest również zegarek. No ale sprawdźmy, tutaj mamy coś. Ja mogę takkolwiek obracać. Chyba nie mogę z tym nic robić. To na pewno coś ułoży z tych kółek. Z tych kółek coś powstanie. Nie mogę przesunąć tego, bo widzicie, jest problem. No dobra, na razie nie wiem, co z tym zrobić. Zobaczmy pozostałe boki. Też nic. No dobra. Ale tutaj jest jeszcze, no właśnie, tutaj jest jakiś kształt. Tutaj coś można włożyć, tylko pytanie co? Bo na razie raczej nic tu nie będzie pasowało, bo to oczywiście jest nielogiczne, gdyby coś pasowało, to byłoby dziwne. To też wygląda jak guzik, ale to nie działa. Nic nie można z tym zrobić, tu już robiłem, co można było zrobić. Tu raczej w tej grze nie można było łączyć elementów, gdzie teraz próbuję zrobić combine tak zwany, jak to w przygodówkach bywa, ale nie, tutaj nie można łączyć tych elementów. A być może ja muszę znaleźć na przykład miejsce, gdzie mogę coś odkręcić. Tak, bo mam śrubokręcik, ale nie wiem na razie, gdzie go użyć. Nic nie wygląda na coś, co mogłoby być odkręcone nim, prawda? A więc to jest ciekawe. Powiem wam szczerze, że skoro jest kotwiczka, to być może my możemy jeszcze coś zrobić na przykład w tym statku. No bo jest kotwiczka. Może kotwiczka powinna być gdzieś zamontowana w tym statku na przykład. Nie wiem. Zobaczcie, bo tutaj jeszcze jest... Tu jeszcze jest jakby miejsce na coś. O kurcze! No po prostu... Wow! No po prostu czuję, że... czuję, że teraz błysnęłam normalnie smart mode on! To było niezłe skojarzenie, powiem wam szczerze. Bardzo niezłe skojarzenie. Aż normalnie jestem w szoku, że na to wpadłem. Czyli widzicie, jakbym się zafiksował tylko i wyłącznie na tym jednym pudełku, abym, kurczę, w życiu nie zrobił progresu, a to proszę bardzo. Starczyło troszkę pomyśleć, pokombinować i proszę. Trzeba było po prostu wrócić do poprzednich zagadek. Do poprzedniego elementu. Okej. Co teraz, mogę to przykręcić? Okej, przekręciłem. Wow, otwieramy pudełko, moi drodzy, a w środku zegar. Dobrze, w środku jest zegar. Okej. Prawdopodobnie trzeba będzie użyć gdzieś sprężynkę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że powinniśmy gdzieś użyć sprężynkę. To wygląda na przycisk, nie? Taki, który można przesuwać. Ale na razie patrzę, co tu można. Okej, tutaj nic nie można. Okej, jest klucz. Zobaczcie, tu można włożyć jakiś klucz. Spróbuję śrubokrętę. A może da się to odkręcić? Nie, szkoda. No właśnie, no może śrubokrętem da się tutaj coś odkręcić. Bo trzeba jakoś włożyć sprężynę, tylko wydaje mi się, że... Wow. Okej. Fajnie byłoby sprężynę gdzieś zamontować, tylko pytanie brzmi... Jaką godzinę mam zaznaczyć? No tego nie wiem. Może muszę na przykład obecną... Nie, no to nie może być zgadywanka, no. Tam już próbuję hinta dodać, ale ja nie chcę hinta. Na razie próbuję to obracać. Może w którymś momencie na przykład cyknie i będę wiedział już, że coś powinienem zrobić. Ale coś mi się... Coś mi się wydaje, że jednak nie. Czy tutaj są jakieś elementy ruchome? Zobaczmy. Tutaj jeszcze coś jest. O, zobaczcie, tu jeszcze coś jest. Może tu trzeba zamontować sprężynkę, nie? O! Coś kliknęło? Okej. Dobra. Udało nam się coś obrócić. Co my tu mamy?
Co to jest? Okej. Otworzyliśmy kopułkę. Aha! Dobrze, coraz ciekawiej. O proszę, tu jest przykręcona część. Oczywiście szybko mi przeszła ta... Szybko mi zniknęła podpowiedź. Okej, obracamy. Proszę bardzo. Coś tu jest. Something must belong inside this compartment. Oczywiście pewnie chodzi o to. Dobra. Okej. Czyli włożyliśmy teraz tutaj, proszę bardzo. Looks like a keyhole. Kolejny. No dobrze. W porządku. Tu jeszcze, o, tu jest jeszcze jakiś przycisk. Dobra, zobaczmy co to zrobi. Proszę bardzo, tajna skrytka na kluczyk, okej, fajnie. Teraz tym kluczykiem pewnie nakręcimy, jak zdobędzie ten zegar. Dobra, nakręcamy zegar. Pięknie. Zegar chyba działa. Wydaje mi się, że ładnie go naprawiliśmy. Okej, zegar działa. Być może teraz musimy tak dostroić godzinę, żeby można było zabrać, zobaczcie, żeby można było zabrać ten klucz, który jest tutaj. Ale jak godzina wpływa na to, jak godzina wpływa na to, żeby to zebrać? Może spróbuję na przykład ustawić zegar na obecną godzinę. Teraz u mnie na zegarku jest 12:17. Więc może spróbujmy ustawić się rzeczywiście na 12:17. I... nie. Najwyraźniej nie o to chodzi. Próbuję też jakoś tam minuty do przodu i do tyłu. Przepraszam bardzo, ustawić, bo może to ma jakiś sens. Ale nie. Musi być jakiś inny sposób na to. Powinien być jakaś wskazówka, na którą godzinę nastawić ten zegarek. Może na przykład wskazówka będzie dzięki oku pokazana. Zawiodłem się, myślałem rzeczywiście, że gdzieś dostanę jakąś wskazówkę, o co chodzi z tym okiem. No ale właśnie, cały czas jeszcze zobaczcie, mamy... Aha! Okej. Tutaj była wskazówka, ale zobaczcie, jak sprytnie ukryta. Druga 50. No dobra. Druga 50 zatem. Druga 50. Tak. Proszę bardzo, to jeszcze nie wszystko. Co pewnie w dobrym będzie zatrzymać. Okej. Pięknie. No i mamy kluczyk. Ej, no i bardzo spoko zagadka. Ej, naprawdę. Ja nie wiem jak wy, ale mi się strasznie podobają pomysły, które tutaj mają twórcy. Bardzo sprytne. Takie po prostu naprawdę pomysłowe. Dobra. Otwieramy kolejną część. Coś przez oko będzie można zobaczyć. Zobaczmy co to. Aha. Pewnie układanie znowu jakiegoś obrazka. Wygląda jak jakiś zamek. Nie, statek. Może to właśnie ta Helena? Ło! Okej. Użyliśmy stateczek. Zobaczcie! To jest jakiś artefakt. A diamond-shaped metal casting. Zobaczcie, to coś wygląda jak ośmiościenna kostka do gry w RPG. Zamyka się pudełko. Chowa się pudełko. No i chyba, to wygląda też trochę jak pryzmat. Może trzeba to tutaj po prostu, znaczy to jest... Ewidentne, że trzeba to umieścić. Wow! Co to za mechanizm? O kurde. No dobra. Jakiś diament znaleźliśmy, moi drodzy. Wow! Okej. Znowu musimy chyba ułożyć jakąś runę. Wow, tylko tego teraz jest mnóstwo. Chociaż chyba udało mi się dość sprytnie i sprawnie znaleźć odpowiedni kształt. Kolejne drzwi! Wow! Znaleźliśmy drzwi do kolejnego miejsca, moi drodzy! Yeah! Ale zobaczcie, na początku widzieliśmy takie drzwi do statku, teraz widzieliśmy jakby drzwi do jakiegoś sejfu. You have successfully navigated the secrets of the ship.
Yet this grim ordeal will become increasingly challenging, czyli rzeczywiście coraz trudniejsze będą te zagadki, przynajmniej tak rzeczywiście mówi nam ten opis tego chaptera. Świetnie, moi drodzy, udało nam się przejść, wyjść ze statku. A teraz kolejne miejsce. Kolejne miejsce, które nie wiadomo czym będzie. Już na dzień dobry jesteśmy w jakimś... O kurczę, zobaczcie, nie jesteśmy w jakimś urządzeniu, jesteśmy w jakimś miejscu. Okej, okay, metal bar udało nam się zebrać. Czyli jakaś taka plakietka. Która też wygląda, jakby była częścią jakiegoś mechanizmu. Okej, to samo się teraz dzieje, nic nie robię. Aha! Wow! Rzeczywiście, zobaczcie, jakaś krypta! Ożeś ty, kurde, bele! Wow! I zobaczcie, ile tu jest elementów od razu. Jakaś skrzynka. Tu mamy... Wygląda jak kusza trochę chyba. Tak, to jest kusza! O! Przez przypadek udało mi się zabrać jakiś uchwyt. Ale to jest... O nie, dobra, to wyglądało jak kusza. Teraz przypomina mi trochę... Pickaxe! Czyli... Chociaż nie. To nie jest pickaxe. To nie jest kill-off. Bo wydaje mi się, że to można podmontować tu i już bardziej przypomina kuszę, nie? Tak jakbyśmy to kuszą mieli gdzieś strzelić. Tam mogę pójść? Nie, to jest element wystroju. Tu mamy jeszcze jakieś pudełko magiczne, zobaczcie. Jakieś tajemnicze pudełko. Jest też notka od AS. To wygląda jak kolejny mechanizm, który mogę zabrać. Tak jest. A gold tower. Złota wieża. Proszę bardzo, czy tu można coś z tym zrobić? No nie wiem, nie wiem. Tutaj jest jakieś... Aha. There's a small slit in the top of the box. Czy mogę to umieścić tu? Nie. To ma kształt diamentu trochę. Ale mamy dodatkę od AS. Zobaczmy, co nam AS powie tym razem. No ogólnie ta notka mówi nam, że cały czas AS napotyka kolejny pokój, za nim kolejne drzwi i kolejny pokój i cały czas to się powiela. Za każdym nowym pokojem znajdujemy drzwi, które prowadzą nas do kolejnego pokoju, tak? Więc mówi też nam, że to, że pisze do nas te kartki, że w ogóle pisze te kartki, pozwala mu to jakby zachować, jakby to powiedzieć, nie zwariować, może tak, tak? W ten sposób. No dobrze, no to mamy tutaj kolejną jakąś zagadkę. Proszę bardzo, co to jest? Czy ja to mogę... Okej, okay, this looks like... Znowu kliknąłem coś. This looks like it could move. To wygląda jak można było poruszone, ale zobaczcie, to wymaga chyba od nas jakiegoś czegoś, żeby wsadzić tu do środka. Ale to mi się udało przesunąć. Okej. Okay. Okej, to wygląda jakby też można było przesunąć i widzicie, bo to musi być tu, to musi być tu, to musi być tu. Ale ja nie mogę tego przesuwać teraz. Więc być może to jeszcze jest za wcześnie, żebym ja mógł operować tym elementem. Tu jest kolejny element. Okej. Wow. Ale dziwny zamek. Okej, znaleźliśmy coś. A small token. Takie coś, taki jakiś żeton. Żeton, który zobaczcie, już wiem, do czego ten żeton może być. Tutaj ta ściana jest pusta. Ten żeton pasuje mi do... Moi drodzy... A nie, to było w tym pudełku, tak, tylko że na samym szczycie. O, tu mi ten żeton pasuje, proszę bardzo. Kurde. Musi być zoomowane, spoko. No jak? Nie? No zobacz, no wygląda jakby rzeczywiście ten kształt pasował tu. Ale chyba jednak nie pasuje. Uiii! A ja już myślałem, że będzie to jednak, kurka wodna. A jeszcze raz spróbuję. Wiecie, żeby nie stać w miejscu przez jakiś na przykład błąd, bo źle trafiłem, nie? No na pewno wydaje mi się, że to nie będzie pasowało tu. W żaden sposób. O, moment, poczekajcie. To! Tak! To ma swój uchwyt, który wygląda dokładnie jak to. Okej. Okay. No i teraz rozmawiamy, tak? Dobrze. Więc to wsadzimy sobie tu. To może przeniesiemy jakoś tak, żeby pozamieniać. O! Idealnie! Proszę bardzo, mamy kolejny otwór. Ło! Co to jest? A trigger mechanism. Mechanizm, okej, czyli to jest kolejny mechanizm do... Oczywiście, tej kuszy.
Pytanie brzmi, po co my budujemy kuszę? Jeszcze tutaj mamy jakąś skrzynkę. Dobra, czyli kolejny mechanizm do kuszy. Proszę bardzo. Nie możemy go na razie tutaj... Czyli pewnie musimy zbudować tutaj kuszę. Bez jakby pomysłu dlaczego. Bez jakby innych na razie wskazówek. O, może to pasuje tu? Nie, a to? Też nie. It smells like a burnt straw. Czyli tu jest coś spalone ogólnie. Spalona słomka. Czy to mogę otworzyć? No to pewnie mógłbym otworzyć, gdybym miał klucz. Tego nie mogę przekręcać. Chyba, że ta skrzynia na przykład właśnie ma inne elementy. O, mogę przekręcić. U, okej. Dobra, wysuwamy coś. Coś tam było, to jakiś sznurek może rzeczywiście. A land of string. Dobra, tutaj jest jakiś... Aha, no dobra, to może być kolejny element tak naprawdę tej kuszy. Tak przynajmniej się wydaje. Tak, kuszy nic nie ruszy. Tak, wydaje mi się, że to... Właśnie, jest kolejny element... celownik nam się włączył. O! Proszę bardzo. Mamy tutaj... A crossbow bolt. Okej, okay, already have a crossbow bolt, czyli możemy coś strzelić z kuszy już teraz? Czy niekoniecznie? Okej. Okay. Próbuję zamontować... Okay, co to jest to? Okay, mogę celować z kuszy w coś. Może na przykład muszę wcelować tam, w tę dziurkę. Tylko pytanie brzmi... Dobra, chyba muszę strzały nałożyć tutaj, się w kuszy zakłada, nie? O, właśnie, naciągnąć. A, sprytne. Sprytne i uwaga, moi drodzy. Strzał z kuszy leci prosto do dziury. Pytanie brzmi tylko, gdzie tu jest... Gdzie, jak to, jak namierzyć cel? Wydaje mi się, że na poziomie tych kresek może. Zobaczymy. Uwaga! Sru! O-o! Jednak nie. Biorę kolejny. W takim wypadku. Okej, okay, naciągamy kuszę. Okej. Okay. Czyli to musi być gdzieś chyba na wysokości tutaj. O, może rzeczywiście w ten sposób. I pisk! Sru! Okej. Okay. Co się teraz stanie? Wow! Co to jest? Zbite lusterko, jakiś zwój i jakaś... Jakiś kolejny mechanizm! I tu jest jeszcze jeden kolejny mechanizm. Łomatko boska, ile tu się dzieje. Moi drodzy, zobaczmy jeszcze co to... Nic nie widać, dobra. Więc na tym skończę odcinek numer 2. Bo oczywiście mogłem skończyć na w tym momencie, w którym, prawda, strzelam kuszą, byłby taki idealny Polsat mode on, prawda, czy jakiś taki cliffhanger, jak to się mówi po angielsku ładnie. Dobrze, moi drodzy, więc zakończę tutaj ten odcinek. Będziemy rozwiązywać dalej w następnym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie oczywiście lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. I teraz na końcu jeszcze ważna kwestia a propos tego, kiedy będzie następny odcinek z The Room 2, ponieważ jak dobrze wiecie, teraz mamy dwóch pretendentów jednocześnie w jednym tygodniu. Jest to The Room, jest to również Inside, który pojawi się jutro i pojutrze na kanale, więc dopiero w sobotę będziemy decydować, która z obecnych trzech gier będzie utrzymana dalej jako serie wiodące, tak? Czyli będziemy mieli The Room 2, będziemy mieli Inside, będziemy mieli Roguelands, więc między tymi będziemy się zastanawiać, co wpadnie na serię główną. Oczywiście będziemy to robić w postaci grelekcji, która będzie właśnie w sobotę, ankieta się pojawi. Tymczasem, już nie przedłużając, dzięki wam bardzo, że byliście razem ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że spotkamy się niebawem dalej w The Room i spróbujemy tę grę przejść, więc jeżeli będziecie głosować, to na pewno do tej serii wrócimy. Tymczasem, dzięki bardzo, wielka piona, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym epizodzie niebawem. Cześć!